Szanowni, chciałbym pobawić się razem z wami tym, czym bawiliśmy się na poprzedniej, znaczy na naszej ostatniej wspólnej lekcji. No mianowicie rozwiązywaliśmy takie zadania i problem czy dodatkowe zadanie polegało na tym, żeby uświadomić sobie, jak wygląda strategia, która nas doprowadzi do rozwiązania. No ale zanim zaczniemy myśleć o strategii, to pomyślmy sobie po prostu, jak rozwiązać to zadanie. Polega na tym, że mamy stworzyć największą liczbę trzycyfrową, która jest wielokrotnością dwóch, to znaczy dzieli się przez dwa i ta liczba ma się składać z tych dwóch cyfr i jeszcze jednej cyfry, którą sobie wymyślimy. No i liczba dzieli się przez dwa, jeżeli jest parzysta, czyli że jeśli jej ostatnia cyfra jest parzysta, 0, 2, 4, 6 i 8, mamy dwie cyfry nieparzyste, więc musimy dobrać cyfrę, która jest parzysta. No i powinna być jak największa, tak? Więc niech tu będzie ósemka. No i wtedy tu powinna być trójka, bo zależy nam na tym, żeby ta liczba była jak największa. A tu powinna być piątka, a tutaj trójka, bo zależy nam na tym, żeby ta liczba była jak największa. Dlatego wybraliśmy tu największą liczbę, cyfrę parzystą, a z tych dwóch umieściliśmy je w taki sposób, żeby większa cyfra była na pierwszym miejscu. No i sprawdźmy. A więc ok. No to spróbujmy następną. 8 i 7. Tym razem mamy już cyfrę parzystą, z której możemy skorzystać, więc możemy ją sobie tutaj umieścić. No i w związku z tym możemy dodać cyfrę nieparzystą i oby ona była jak największa, tak? No więc to będzie 9. Niewątpliwie. No i 978 to powinno być prawidłowe rozwiązanie. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. No to mamy tutaj dwójkę i piątkę. I znowu, pamiętacie, strategia. Mamy już tutaj cyfrę parzystą, którą możemy sobie umieścić w rzędzie jedności. No i możemy sobie w związku z tym dodać dowolną cyfrę, jak największą, to akurat jest cyfra nieparzysta i umieścić ją w rzędzie setek. No i wtedy piątka będzie w rzędzie dziesiątek. Sprawdzamy. Bardzo dobrze. No i jeszcze czwarty raz. 7 i 5. No i teraz znowu drugi wariant naszej strategii. Nie mamy wśród tych cyfr parzystej, w związku z tym musimy wybrać sobie jakąś cyfrę parzystą. To będzie ósemka, jak największą, i umieścić ją w rzędzie jedności, żeby nasza liczba się dzieliła przez 2. No a z pozostałych stworzyć jak największą liczbę, po prostu, no to większą z nich, siódemkę, trzeba umieścić w rzędzie setek, a piątkę w rzędzie dziesiątek. Bardzo dobrze. No to teraz przechodzimy do kolejnego zadania, mianowicie będziemy starać się dobrać tak tą trzecią cyfrę, żeby z całą pewnością dzieliła się, nasza trzycyfrowa liczba dzieliła się przez 3. I przypominam, że liczba dzieli się przez 3, jeśli suma jej cyfr dzieli się przez 3. No i co my tu mamy? Mamy siódemkę i dwójkę. 7 plus 2 to jest 9, to już dzieli się przez 3. No w związku z tym możemy do niej dobrać jako trzecią cyfrę, jak największą cyfrę, taką, żeby też dzieliła się przez 3. No, jeśli 7 plus 2 to 9 i dzieli się przez 3, no możemy dobrać drugie 9, to będzie, dobrać jeszcze 9, to będzie 7 plus 2 plus 9, czyli 18 i to się dzieli przez 3. No i dziewiątkę postawimy sobie w rzędzie setek, tam, żeby miała żeby w rzędzie setek stała jak największa liczba, no i potem siódemka w rzędzie dziesiątek i dwójka w rzędzie jedności. Sprawdzimy. Bardzo dobrze. 1 i 7. No, tym razem sprawa jest nieco trudniejsza, dlatego że nie mamy tutaj jedynka i siódemka. 1 plus 7 to jest 8. 8 dzieli się, nie dzieli się przez 3. No więc pytanie, co możemy tutaj dobrać do tego 8, tak? No, gdybyśmy chcieli dodać 9, to byłoby 17 i to jest źle, nie dzieli się przez 3, no ale 8 plus 8
to jest 16, też nie dzieli się przez 3. No, ale 8 plus 7 to jest 15 i to już dzieli się przez 3. Przypominam, że 8 to jest 1 plus 7. W związku z tym mamy 7 do wyboru. No i w związku z tym mamy 2 7. Jako trzecią cyfrę wybieramy 7, więc mamy 2 7 i 1, więc największą z nich 7 umieszczamy w rzędzie setek. Drugą co do kolejności też 7 w rzędzie dziesiątek, a 1 w rzędzie jedności. I sprawdzamy. Jeszcze raz podzielność przez 3, 9 i 2. 9 i 2 to jest 11. No i znowu, 11 plus 9 to byłoby 20, to się nie dzieli przez 3. Przez 3 dzieli się, będzie się dzielić 18, tak? Czyli 11 plus 7 równa się 18, czyli do tych trzech cyfr, do tych dwóch cyfr powinniśmy znowu dobrać 7, tak? Jeżeli dobierzemy 7, to największą z tych trzech cyfr 9, 7 i 2 umieszczamy w rzędzie setek, drugą w kolejności w rzędzie dziesiątek, a trzecią w rzędzie jedności, tak? Bardzo dobrze. No to spróbujmy jeszcze jednego przykładu. 8 i 0. 8 plus 0 to jest 8, to się przez 3 nie dzieli. 8 plus 9 to będzie 17, też się przez 3 nie dzieli. Znowu 8 plus 7 to jest 15, czyli możemy sobie tutaj dobrać 7 jako największą cyfrę. No i mamy 8, 7 i 0. W związku z tym w rzędzie setek umieszczamy sobie największą z nich, 8, w rzędzie dziesiątek 7, drugą z kolei, a najmniejszą w rzędzie jedności. No i sprawdzamy. Dobrze. No to teraz przechodzimy do dzielenia przez 4. I zasada, jeśli chodzi o dzielenie przez 4, jest taka, że liczba dzieli się przez 4, jeśli liczba złożona z tych dwóch cyfr stojących w rzędzie dziesiątek i jedności dzieli się przez 4. Dlatego, dlaczego? Że bo 100 dzieli się przez 4, 1000 dzieli się przez 4, 10 tysięcy dzieli się przez 4, 100 przez 4 to jest 25, 1000 przez 4 to jest 250, 10 tysięcy przez 4 to jest 2500. W związku z tym te wszystkie wyższe rzędy powyżej setki dzielą się przez 4, więc musimy zapewnić, żeby liczba stojąca utworzona z rzędów setek i dziesiątek i jedności też dzieliła się przez 4. No to ja w takim razie pytanie, czy pamiętamy wszystkie te cyfry? Ja może na chwilę zatrzymam i wypiszę je. Wypisałem tutaj wszystkie liczby dwucyfrowe, które dzielą się przez 4. Widać, że się ten obrazek powtarza, tak? To, co mamy tutaj w pierwszych dwóch liniach, powtarza się w drugich dwóch. Przepraszam, wszystko to, co się powtarza w pierwszej linii, powtarza się w drugiej, w trzeciej, w czwartej i w piątej. W sumie tych liczb podzielnych przez 4 mamy 1, 2, 3, 4, 5. W pięciu takich grupach, czyli 25 takich liczb. No i mamy znaleźć liczbę podzielną przez 4, która zawiera w sobie 6 i 7. No i zobaczmy. Po pierwsze, czy wśród tych liczb jest taka, która ma 6 na końcu? No ma owszem 96, ale jest też 76, to tą 9 możemy sobie umieścić na pierwszym miejscu, prawda? Napisać tutaj 9, tutaj 7, a tutaj 6, tak? No, gdybyśmy tu napisali 9, a 7 tu, to liczba byłaby mniejsza. Sprawdzimy. Bardzo dobrze. Kolejne, 3 i 6. No, 3 i 6, znowu na 3 nam się tutaj nic nie kończy, więc 3 może być tylko na pierwszym miejscu albo na drugim. Jeżeli by było na drugim, to moglibyśmy mieć tutaj 36 i wtedy na pierwszym miejscu moglibyśmy umieścić 9. Powinno być dobrze. Bardzo dobrze. Kolejne. 5 i 5. O, będzie ciężko. No,
Napięcie nic nie kończy. W związku z tym mamy tutaj 56. No bo piątki muszą być tutaj, tak? Jeżeli się na 5 nic nie kończy, no to tu musi być piątka i tu musi być piątka, bo mamy tylko dwie piątki do dyspozycji, no a tu może być najwyższa z tych dwóch, czyli szóstka, tak? Nie 52, a 56. Bardzo dobrze. No i w końcu 7 i 6. Znowu patrzymy na 7, nam się nic nie kończy, więc siódemka może być tylko tu albo tu. Na szóstka nam się coś kończy tutaj, no więc możemy napisać 76, a tutaj sobie wziąć dziewiątkę. To będzie na pewno lepiej niż byśmy wzięli, zamienili te dwie liczby. Tu byłaby 96, a tu siódemka jeszcze raz. Bardzo dobrze. No dobrze, to teraz podzielność przez 6. Tak? Mamy znaleźć liczby, które dzielą się przez 6. To muszą być takie, które dzielą się przez 2 i przez 3. Liczba dzieli się przez 6, jeśli dzieli się przez 2 i przez 3. No zobaczmy, 8 plus 9 to jest 17, więc zobaczmy, no 17 plus 9, gdybyśmy szli od największych liczb, to by było ile? 26, to się nie dzieli przez 3, tak? 8 i 9 to jest 17, zgadza się. 17 plus 8 to jest 25, no i 17 plus 7 to jest 24, tak? Więc ta liczba dzieli się przez 6, 4 razy 6 to jest 24, więc tu możemy sobie dobrać siódemkę. No i widać, jaka liczba jest największa, trzycyfrowa, złożona z dziewiątki, ósemki i siódemki, to jest 987, ale nie będzie to działać, bo ta liczba nie dzieli się przez 2, dzieli się tylko przez 3. W związku z tym tą siódemkę z ósemką trzeba zamienić. Jak zamienimy siódemkę z ósemką, to suma cyfr się nie zmieni, ale za to na ostatnim miejscu będzie liczba parzysta podzielna przez 2. A, this is a multiple of 6, but there is a larger one. Oh, ciekawe. Spróbujmy. Spróbujmy się zastanowić. Okej, okay, to nasz problem polega na tym, że owszem, ta dziewiątka musi pewnie stać na pierwszym miejscu, bo tutaj nic większego nie postawimy. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście ósemka nie może stać tutaj? No mogłaby, gdybyśmy znaleźli taką cyfrę, która może stanąć na trzecim miejscu. Ona musi być parzysta. No i skoro 17 plus 7 to jest 24, to jeżeli odejmiemy to 17 plus 4 będzie równe 21, tak? 17 plus 4 to będzie równe 21 i tutaj można rzeczywiście postawić czwórkę, więc taka liczba będzie większa. Try again, bo to nie można już sobie. 9, 8, 4. Tak jest. No dobrze, to próbujemy jeszcze raz. Mamy szóstkę i szóstkę. 6 i 6 to jest 12, więc dzieli się przez 3, więc możemy dodać liczbę, cyfrę taką, która też będzie dzieliła się przez 3, czyli dziewiątkę spokojnie. No a te dwie szóstki możemy sobie tutaj postawić, bo musimy je tam postawić. Dobrze. No i teraz 2 i 6. 2 i 6 to jest 8. 2 i 6 to jest 8, więc zobaczmy, jak sytuacja wygląda. No 8 plus 9 to jest 17, tak? To nas nie urządza. 8 plus 8 to będzie 16, 8 plus 7 to będzie 15.
No i 8 plus 4 to będzie 12, tak? Więc mamy tutaj do wyboru albo siódemkę, albo czwórkę. No ale to lepiej jest wybrać siódemkę, bo to jest postawić ją w rzędzie setek, w rzędzie dziesiątek szóstkę, a w rzędzie jedności dwójkę. I sprawdzamy. Tak jest. No to jeszcze jedną szóstkę sobie zróbmy. 6 i 2. To jest podobnie 8, to przeskoczmy 0 i 8. Znowu mamy 8, więc 7, 8, 7, 0 powinno być największą liczbą. No, największą z tych, które tu możemy postawić, to jest stawiamy w rzędzie setek. Drugą z kolejności siódemkę, tą dobraną przez nas w rzędzie dziesiątek, a zero w rzędzie jedności. No i jak widać, strategia działa. Mam nadzieję, że ci się dobrze bawili. Link do tej strony wyślę wam razem z pracą domową.